Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem oczywiście Mateusz, witam was dzisiaj w takim bardzo, ale to bardzo nietypowym odcinku. No dobra, ale o co chodzi? Ostatnio przeglądając internet zauważyłem, że jest bardzo dużo takich głupich pranków, których na pewno ja bym nie zrobił. I po prostu niektóre pranki są niemiłe, więc w tym momencie idę sobie do sklepu tylko i wyłącznie po to, aby zrobić antyprankę. Czyli kupię kilka zabawek dla mojego brata i po prostu zobaczę jego reakcję, czy będzie zadowolony, czy też nie. No raczej będzie. Dobra, tak więc wróciłem już sobie właśnie z Tesco i słuchajcie, mam dla was trzy wnioski. Pierwszy wniosek jest taki, że zabawki są drogie. Drugi wniosek jest taki, że jak jest ciepło, to na mieście jest dużo osób i ciężko nagrywać. A trzeci wniosek jest taki, że przede mną jest właśnie mój pierwszy w życiu haul zakupowy. Myślałem, że to tylko robią youtuberki i te wszystkie inne blogerki, vlogerki modowe. A okazuje się, że nie, bo ja też mam zamiar właśnie zrobić haul zakupowy. Także co, widzimy się u mnie już w domu. Także elo. Okej, w takim razie to jest właśnie ten moment, kiedy będę wam prezentował, co kupiłem. Także pozwólcie, że otworzę plecak i uwaga, uwaga, co kupiłem? Wydałem łącznie, pokażę wam paragon, tak jak każda blogerka. Nie wziąłem paragonu, ale to szczegół. Kupiłem dla brata coś takiego, w sumie zastanawiałem się, czy on przypadkiem już czegoś takiego nie ma, ale mam nadzieję, że nie. Nie, no raczej czegoś takiego nie ma. To mnie kosztowało, nie wiem ile złotych, no nie wiem, tam z 30-40. Jeszcze, uwaga, 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 uwaga. Coś takiego, tak, to jest z firmy Nerf, nie żeby mi płacili czy coś z reklamy, ale no taki pistolecik, jeden tam z tańszych, kosztował chyba 40 zł. Teraz moi drodzy, mam oczywiście plan, bo to nie będzie tak, to nie jest w moim stylu, że po prostu trzymaj Michał, tylko zrobię plan. Plan, dzięki którym będzie mógł Michał odkryć, co zrobię. Co to za plan? Przekonacie się za chwilę. A, i mam nadzieję, że subiek już zostawiony, co? Zostawiłeś suba? Nie zostawisz w tym momencie suba, to... Nic z tego planu i nie zobaczysz reakcji brata. Okej, tak więc wygląda to właśnie następująco. Michał wchodzi do pokoju i pierwsze co mu się rzuca to jest zajrzyj pod poduszkę. Taka fajna karteczka. Zagląda więc pod poduszkę i co tutaj ma? Ma tutaj oczywiście swój pierwszy zestaw, który podniesie i tutaj jest kartka, a pod biurkiem jest sprawdź. Więc Michał wtedy właśnie, muszę to zrobić. Więc Michał idzie wtedy tup, 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 pod biurko patrzy, a tutaj jest kolejna zabawka dla niego i tutaj jest karteczka, gratulacje i serduszko. No i tyle. Dobra Michał, chodź już do swojego pokoju. Antyprank! Antyprank właśnie jesteś. Właśnie jesteś antysprankowany. No powiedz coś, antyprank. No co ja muszę? Ale skąd ty w ogóle? No wyszedłem na miasto. Dzięki. No nie mogę. Jak ci się podoba? Bardzo mi się podoba. Mamy coś co dla mnie, nie? Tu jest, patrz, tu jest ukryta kamera, jakbyś chciał wiedzieć. No i właśnie zostałeś antysprankowany. To wszystko było zamierzone i ja tam sobie chodziłem przed chwilą do Tesco. Ja nie mogę. Dzięki. Dobra, także podsumowując, ja naprawdę jestem mega, ale to mega szczęśliwy. Jest nawet takie przysłowie, kto daje, ten dwa razy zyskuje i mi się wydaje, że właśnie teraz one zostały spełnione. No, jeśli chcecie więcej takich odcinków, to koniecznie zostawcie suba oraz łapkę w górę, to na pewno takie się pojawią. Na ten moment to tyle, widzimy się już niedługo, trzymajcie się i siema!